Co tu można by więcej powiedzieć, jak widzę sprytne podejście i pierwszy raz ja widzę już Bookstars. I ja mówię, no nareszcie, na szczęście, nie, na szczęście. I od razu gościu, ja chcę więcej pieniędzy, bo tak, bo mi się należy, co nie. Także, no, ale myślę, że pan host raczej go oleje. Po prostu odpali, znaczy odpali, no póki tam ten gość oczywiście nie kliknie gotowego, no to nie da się nic odpalić, ale jak widać go pan host zlał jego prośbę. Na szczęście, oczywiście coś tam jeszcze napisali, ale teraz się już tego nie da zobaczyć, bo to tylko mignęło na chwilkę. No niestety, tam widzę po tej tablicy, że tam za wiele sobie rzeczy nie podkrywał, ale na szczęście... Gdzieśmy to trafili? Oj, 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 myślę, że chyba wiele z was osób zna to miejsce. To jest Paleto. Paleto, moje miasto. Co tutaj w ogóle goście napisał? A, Ready napisał po prostu. No i w sumie nic więcej nie napisał. Generalnie hostem tego wszystkiego jest gościu, co ma 70 poziom, gdzie ten, zaraz to właśnie napisał pan hosten, 7 taką. Ma 70 level czy coś takiego. Także... Jazda do semitękiego kasyna, no troszeczkę to potrwa. Kurde, co ten gość tutaj robi? Dlaczego gdzieś w ogóle strzela z tej furgonetki? Dlaczego kierowca się zatrzymał? Dobra, gość sobie zaparkował... na drodze? W sumie... nie, trochę bardzo nietypowe miejsce. No dobra, mógł trochę bliżej co prawda, no ale... no niech mu już będzie, tak powiedzmy sobie. Niech już mu będzie. Wchodzimy do kasyna i zobaczmy w takim razie, co tutaj ciekawego się wydarzy. Już myślałem przez chwilę, że oni alarm zrobili, ale na szczęście z broni ktoś tam walnął. Także z kolby, o, można bardziej to powiedzieć, że z kolby zrobił. W porządku, teraz ja tutaj się szybko przepchałem do tych drzwi, więc... znaczy myślę, że otworzymy oczywiście. Tylko czy cała drużyna tutaj przyjdzie? To jest dosyć dobre pytanie. O kurde ty, co ja już kliknąłem. XD, beka znowu. Ty, w ogóle... w ogóle jest haker 3%, bo są tylko 2 minuty. No to słuchajcie, no to będzie tragedia. Jakby w skarbcu będziemy mieli bardzo, bardzo mało czasu, więc to będzie naprawdę bardzo duża tragedia. To tak nie musi wyglądać, robisz tak i już. Nie tam na kucaku. No dobra, no teraz trzeba najlepiej przeczekać oczywiście. No bo nie wiemy, gdzie są tam ci goście, no bo nie są zrobione żadne przygotowania. Jednakże jeżeli ktokolwiek z nich użyje broni, nieważne kto, ktokolwiek z nich wykorzysta ją w inny sposób, niż ma być do tego napadu, czyli bez użycia kolby, mamy alarm. Co się z tym gościem tam stało? Ty, co jest w ogóle? Gościem ma magiczne moce, patrzcie. Dobra, on jest potężny. No cóż, można powiedzieć tak, jeżeli mamy aż tak silnego gościa, który potrafi na klatę przyjąć strzał shotguna, wiedz, że coś się dzieje, no. Ja powiem tak, no ja muszę się ukrywać. To na pewno, no ja... ja mogę tylko walnąć kartę. Nie wiem, może zaliczę, zobaczymy. O, mamy turi, więc możemy iść. Widzimy, turi było. No i dobra, ja już tutaj swoje zrobiłem. Tam drugi gościu, no niestety, nie umie wiercić za dobrze, ale... tam, wiecie, spokojnie, on da radę. Tu gościu, pan host do mnie, znaczy pan host. Host? Tak, pan host do mnie, kurde, z bronią. Przedstawia mi do głowy i mówi... człowieku, wierć to. Teraz ten mu też trzeba. To jest ten gościu, który ma magiczne zdolności. Nauczył się... wiecie, teraz damy mu jakąś super moc. Niech będzie, że ma kamienną skórę. O, co wy o tym sądzicie? Gościu ma kamienną skórę. Może to być dobre, no nie wiem. Może jakoś... nie wiem, no kamienna brzmi dobra. Nie wiem, dałeś to radę otworzyć, czy tak średnio ci to idzie? Dałeś radę, brawo, brawo. Mamy teraz tak, trzeba to otworzyć. Mamy całe, nie wiem, minutę 39 tylko i wyłącznie na zebranie czegokolwiek. Jak widać, drużyna nie umie otwierać drzwi, więc jestem całą siłą aktualnie hakerską w tym miejscu. No jeśli ja tego nie otworzę, można powiedzieć, że no chyba nikt tego nie otworzy. Dobra, tam gościu się zabrał za otwieranie drzwi, więc ja tutaj im zostawiam to. No, poszedł to poszedł, no ja nie będę mu przeszkadzał, co nie? I teraz idę na C. Otworzę C, zabiorę C, no bo nie mam innej opcji. Dobra, teraz zabieramy sobie oczywiście kasę. No i tam otworzyłem EF, ale jak widać, no chyba nie są zbytnio zainteresowani tym EF. Jakoś tak gościu jeden kręci, nie wiedział co ze sobą w sumie zrobić. Host tam poszedł do środka, prawda, chciał zabrać, ale no mu to nie wyszło. Ja stąd wyjdę. No mamy, patrzcie, w czterech zebraliśmy milion. Uuuu, I can go off the hack. Hold the letter. Pomogę ci, gościu, z kamienną skórą. Wiem, że się nie da z tego wyjść. Taki prosty sposób, trzeba trzymać. No jak umiesz... o, umi, patrzcie, dał radę. Brawo. Milion wyciągnęliśmy w czterech.
Milion w czterech! Kto teraz ze mną będzie walił kartę? Aaa, pan z kamienną skórą. Proszę, oj, w idealnym momencie jeszcze żeśmy kliknęli. Świetna decyzja! Milion w czterech! Jak wam to, mówi wam to coś? Zarobiliśmy okrągły milion. Milion, który jeszcze podzielimy na boty. Do tego te boty jeszcze... No, podzielimy to na boty, a potem z botów dla nas wszystkich. Mamy 15%, więc nie wiem, jakich on tutaj wziął, no bo nie widać broni ani pojazdów. Ciężko stwierdzić, no jeżeli wziął najtańszą ekipę, jaka jest, no to biorą nam 18%. Bo Lester bierze też piątkę. Mówię, o ile oczywiście dojdziemy do kupca, bo to jest, wiecie, to jest dosyć, no niezbyt typowa sprawa, bo mamy naprawdę bardzo słabą broń i walka z... ochroniarzami Dugana, no nie będzie należało do najprostszych. Mógłbym wprost powiedzieć, jak gościu z kamienną skórą tutaj nie pomoże, to może być, kurde, słabo. No, musi przyjąć cały target na siebie, może tak powiedzmy sobie. Jeśli on nie pomoże, no to... No tak słabo to idzie, ale jak widać jego pancerna skóra tutaj pomoże bardzo dobrze. Musisz ty działać, człowieku, bo ja niestety... Powiedzmy sobie szczerze, my jesteśmy za słabi na takie rzeczy. Dobra, jakoś to nam idzie. No tutaj, gdzie idziemy, teraz są odciski palców. To się zamienia. No, gdybyśmy nie mieli alarmu, idziemy na schody. Jednakże, kiedy już mamy alarm, idziemy na windę. Gdyż teraz na schodach mamy kulki, a to są odciski palców. Czyli mamy to samo, co w kasynie, znaczy w skarbcu. A tylko na alarmie to się zamienia, no. A tutaj, że wiem, co jest, dlatego to hakujemy. Bo normalnie byłoby na odwrót. Normalnie byśmy poszli na schody. No jednakże tutaj, że jest alarm zrobiony. No to trzeba pojechać windą. Proszę, zapraszam do środka. No, no już tam kliknęli od razu, żeby odjechać. Mógłbym raszować na tego tutaj gościa, jednakże to jest zawsze jakieś ryzyko. No dobra, udało się. No. Na szczęście ten, nazwijmy, gościa z pancerną skórą przyjął wszystkie kulki i je zatrzymał w sobie. No co, no. Gościu z pancerną skórą, musisz raszować. No niestety, no. Ja powiem tak. Ja nie mam zdolności do tego, żeby tam trzymać tych wszystkich, a tych botów jest dużo. Dobra, patrzcie, Tekken tutaj używa przekąsek, także dobre. Dobra robi. A nazwijmy, że tamten gościu trochę się opierdziela i musimy... Kurde. Wiewa nam. Dobra, raszuję z powrotem. Dobra, udało mi się pokonać człowieka. O, dobrze, patrz. O matko. O, patrzcie, zrobili to. Pięknie. Dobra, teraz jak ten przyjdzie tylko do nas gościu z tą kamienną skórą. Dobra, udało nam się wyjść. Brawo. Gdyby nie gościu z kamienną skórą, ja nie wiem, jakby to wszystko wyglądało. No dobra, chyba po samochodach to nie są... To są chyba najtańsze wzięte. No i dobra, no teraz możemy w zasadzie sobie biegać. I przebiegnąć oczywiście do tych fur. No najlepiej jest przebiegnąć stadionem. Powinien ten gościu z kamienną skórą tutaj oczywiście raszować potężnie. No, ja jak widać nawet 5 km umiem trafić. A zobaczymy, może pokażę swoją sztuczkę magiczną, że zaraz tutaj pojawi samochód czy coś. Nazwijmy, że proszę spojrzeć, nie? Nie, jednak nie pojawia. Tego się pozbywamy. Nie wiem, zobaczymy, czy będą za mną oczywiście iść. Można byłoby to szybciej robić, oczywiście. Że powiedzmy sobie szczerze, że... Nie ma takiej potrzeby i przeskakujemy. No i dobra, no i teraz w zasadzie potrzebny nam jest jakikolwiek samochód na 4 osoby. Coś, co tutaj będzie jechało, cokolwiek. Dobra, na przykład to, co tutaj idzie. To jest samochód na 4. O, zniknął już nam pościg. Napisał tutaj pan host, że chce, żebyśmy pojechali. Chyba pan host to jest. Nie. To jest ten gościu z kamienną skórą, żebyśmy tutaj pojechali po samochody ucieczki. To są 7-procentowe samochody ucieczki, także... Słuchajcie, ma 1000 poziom, on wie, co się dzieje. Co prawda tam jest helikopter, proszę spojrzeć, ale on już zdecydował. Będziemy teraz uciekali na 2 samochody. Mamy całe 874 tysiące do podziału, ludzie, także jakby wiecie. Mówię, czekajcie, teraz policzmy. Ten, co to jest kierowca, który ma kierowca takie samochody? Albo to jest 7-procentowy, albo 9-procentowy, ale chyba 7 będzie. To będzie chyba 7-procentowy kierowca. No chyba to jest 7-procentowy kierowca. 7%, haker 3%. No i bronie są pod znakiem zapytania. Albo mamy 5%, albo więcej. Ale załóżmy, że 5 jest. No to mamy 20%. 20% z 880 tysięcy. Ile to jest? 20% z 880 tysięcy. No praktycznie, no bo nie będę liczył dokładnie. To mamy 160 tysięcy. 160 tysięcy dla botu. No i teraz można by to odjąć. To byłoby 710. No gdzieś 710 tysięcy do podziału na ludzi nas.
czyli teraz dla mnie jest 15%, to ja w takim razie z tego wszystkiego dostanę troszeczkę ponad 100 tysięcy. Wiem, że tutaj jest gościu z pancerną skórą czy coś, czyli po prostu jednym słowem mamy czarodzieja ze sobą w teamie. No jednakże no chyba każdy z was powie szczerze, że napad, gdzie w czterech wyciągnęliśmy mniej niż milion w kasynie, wyciągnęliśmy w czterech mniej niż milion, to jest po prostu śmiech na sali bardziej, niż w zasadzie no, udana akcja, można by to nazwać. Że wiecie, to jest jakaś akcja, że teraz chłop nam nie wiadomo co zrobił. W zasadzie on jedyne co tylko przeraszował, to tylko to, że to się w ogóle udało zrobić. Tamten gości się przeniósł po prostu do nabywcy. Nabywca na szczęście jest na poziomie wysokim wzięty. Co za tym idzie, no nawet się jeszcze pieniędzy nie straci na tym, żadnych. No mówię, tutaj my mówimy o bardzo drobnych pieniądzkach. To nawet nie są duże, to są tak drobne kwoty, że naprawdę 100 tysięcy dla kogoś za pomoc to jest nic. Szczerze, lepiej byłoby zrobić napad z warsztatu, gdzie nie też gdzie na pewno by to siadło jeszcze szybciej, nawet byłoby jeszcze więcej, szczerze. No dobra, mamy całe aż 100 tysięcy, słuchajcie, także no mówię, gdzieś tyle będzie. Raczej nie więcej mamy w tym wszystkim. Mamy naprawdę bardzo, bardzo mało. Teraz patrzcie, pyk, faktyczny 600 tysięcy do podziału. No, nawet 100 tysięcy nie ma. To były bronie jeszcze droższe, na to wychodzi. No, 97 tysięcy. 97 tysięcy za pomoc w napadzie. Myślę, że nawet napad z mieszkania Fleka dałby mi więcej już jako host. W ogóle nawet, jakbym nawet pomagał, być może bym dostał więcej. No, ale nawet napad z mieszkania jako Fleka, więc nawet nie zarobiłem 100 tysięcy na tym wszystkim. W sumie, jak ja dostałem niespełne 100 tysięcy, host miał 55%. Host dostał jakieś 330 byłoby mu dla niego. Nie wiem, 360 może dostał. Ogólnie nie opłacało się to całkowicie. Po prostu jedno słowo, to było nieopłacalny interes po całości dla każdego. Dla mnie, dla niego, dla wszystkich w zasadzie to było nieopłacalne. Nie wiem, ile nam to zajęło. Raczej było to bez resetów, co prawda, ale z 25 minut być może, ale to było dla nikogo nieopłacalne, tak szczerze. On z paleto się nie wyprowadzi. Tylko ile w sumie zbierał na przykład na taki salon w paleto. Teraz robi napadzik, dostał za niego 300 tysięcy, tu nic nie wyszło. No, ty, nawet trafiłem. 350 tysięcy, że dostał. Tylko, że były lepsze bronie. Były bronie 7%. Nie wiem, ciekawe w każdym razie. No, ale zrespiliśmy się prawie w całym składzie. Jednego gościa nam ubyło. Panie hoście, pan host zabrał moją furę. Zabrał mi furę. I odjechał. Ja nie wiem, wiem, że to jest dosyć drogi przedmiot. On jest wart w sumie więcej niż salon w paleto, z tego co pamiętam. Ale żeby od razu mi ją kraść? Ja nie wiem, o tak wam powiem. Dobra, gościu aż wyskoczył z wrażenia i patrzcie jak leci. Ekstra jumpy ma, przeskakuje sobie wszystko. W sumie ich wyrzućmy jeszcze. Patrzcie, zrobimy tak, patrz. Opróżnij pojazd osobisty, wywalmy ich z fury i damy, żeby go sobie sprowadzić. Pozbędziemy się ich, nie będą jeździli moją furą. Mam magiczne zdolności, ja sobie ją przyzwę. I w każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.